Zostałam w drugie miejsce w konkursie. A czemu nie pierwsze? Znów ktoś jest lepszy od ciebie. Ale przecież to aż drugie miejsce! Dlaczego zawsze ktoś musi być od ciebie lepszy? Pierwsze miejsca, lepsze oceny, a ty, jak zwykle, jesteś gorsza. Nawet twoja młodsza siostra potrafi więcej od ciebie. Czemu wy mnie tak nigdy nie doceniacie? Nie, no to naprawdę mega. Dzięki. Ty to lepiej spływaj, bo zaraz będziesz miała kłopoty. Co to w ogóle jest? Co to za gówno? Kto to oceniał? Zostaw mnie w spokoju. Patrzcie, jaka wyszczekana. Zamknij mordę i cię lepiej umyć, brudasie. Po co mnie tutaj pani wezwała? Należało się, gówniarze. Widzę, że jesteś teraz bardzo zła. Ale muszę ci powiedzieć, że znęcanie się nad innymi jest bardzo poważnym występkiem i w tej sytuacji muszę zadzwonić do twoich rodziców. No i dobrze. Niech cierpią. Chciałabyś, żeby twoi rodzice cierpieli? Oni nawet mnie nie kochają. Wolą tą głupią Kornelię. Halo, dzień dobry. Ja jestem psychologiem szkolnym i dzwonię do państwa w sprawie pani córki. Prosiłabym o niezwłoczne przyjście do szkoły. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, mamy mało czasu. Nasza córeczka została sama w domu. Proszę państwa, wezwałam państwa, ponieważ uważam, że państwa córka Roxana ma poważne problemy emocjonalne, którymi trzeba się zająć. Niech pani przestanie. Problemy. Ona ciągle stwarza problemy. W szkole, w domu. Ile już można o tym słyszeć? Uważam, że zachowuje się tak, ponieważ czuje się niezrozumiana i niezauważona. Proszę nie przesadzać. To na pewno tylko fochy. Przejdzie jej. Prawda, państwo tak myślą? Dobrze, wie pani co? Proszę wpisać jej uwagę i więcej nie dzwonić z takimi rzeczami do nas. My nie mamy na to czasu. Chodź, idziemy. Chwileczkę, no. Uprzedzam państwa, że jeżeli się państwo tym nie zainteresują, to może się źle skończyć. Dobrze, dobrze. Do widzenia. Mają. Naszej koleżance chyba się bardzo nudzi. Może jej w tym pomożemy? Nagrywasz, Majka? Oczywiście, tak. No szybciej, nie mamy tyle czasu. O, idealnie. Mam ich dość. Tylko mnie gnębią. Nie chcę już tam chodzić. Co to jest? Wstawiły to? Jak ja tam teraz pójdę? Nie, już nigdy tam nie pójdę. Popełnię samobójstwo. Tylko to jest jakimś rozwiązaniem. Julka? No co tam? Halo, Roxy, stało się coś strasznego. Olka popełniła samobójstwo. Ale skąd o tym wiesz? Cała szkoła wie. Oni wszyscy widzieli ten filmik, co nagrałyśmy. Będą problemy. I to duże. Boże, co ja narobiłam? Jaki to był głupi pomysł. Zawsze mam głupie pomysły. Po co ja to wszystko robiłam? Teraz zniszczyłam jej życie i ją zabiłam. Pora to wszystko zakończyć! Pora z tym wszystkim skończyć. To niczego się nie nadaje.